masz książki rozpoczął się dziś w Bibliotece Publicznej imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Placówka co roku zaprasza do siebie czytelników i proponuje im używane i nowe książki w promocyjnych cenach. Do wyboru jest literatura piękna dla dzieci i dorosłych, lektury szkolne, wydawnictwa popularno-naukowe, słowniki, informatory, hity i bestsellery wydawnicze. Te używane z zasobów biblioteki można nabyć nawet za kilkadziesiąt groszy. Dzięki takiej akcji biblioteka zdobywa środki na zakup nowych woluminów, które później może wypożyczać, wyjaśnia Małgorzata Czerucka, kierownik oddziału dla dzieci Suwalskiej Biblioteki. Ta oferta taniej książki, którą biblioteka wysprzedaje, praktycznie jest cały czas. Na regałach, w holu, na dole są wystawione książki, gdzie można sobie wybrać jakąś książkę za 50 groszy. Czasami są to naprawdę dobre książki jeszcze, które są jeszcze przydatne uczniom, starszym, jakieś czytadła do poczytania. Także te książki za 50 groszy są non-stop w bibliotece do przeglądnięcia i do kupienia. Troszeczkę biblioteka zarabia, troszeczkę książek my bierzemy od razu z tego kiermaszu sobie. Także jest taka możliwość zakupu nowych pozycji, których nam brakuje, których czytelnicy szukają. Kiermasz książki potrwa do soboty.